Na górze widzę jakiegoś klocka, jakieś jajko żółte, takie żółto-zielone. A jak tam przejść? O nie, 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 nie tym razem. Może się muszę jakoś po tym spiąć. Ja bardzo chciałbym to jajko z góry zrzucić. Tylko się obawiam, że nie wiem za bardzo, jak mam to zrobić. Tak sobie myślałem, żeby się wspiąć po tym bluszczu. Czy tam co to jest? Jakaś roślina. No bo tutaj ewidentnie przejść nie mogę, zobaczcie. I to jajko do czegoś by się przydało. Być może znowu pani żuk tutaj przyjdzie i ich zje. Te złe roboty. Jak tam przejść, kurczę? Tu jest jakieś przejście? Tak, zobaczcie, udało się w końcu. Badala, jesteś geniuszem. Wow! O tak, udało się. No dobrze, małe żuczki raczej nie są po mojej stronie, ale wielka mama żuk jest ewidentnie bardzo pomocna w tym wszystkim. Ups, ups, ups. I znowu do jaskini. Cudownie. Zobaczcie, jak to się dzieje na tym ekranie. Oj, skoczyłem ze zbyt wysokiego poziomu. Jeszcze raz. Troszkę w dół, powolutku. Bez pośpiechu. Teraz tutaj, na bok. Schodzimy coraz głębiej, ale coś widzę, że to nie jest jaskinia, jaką widzieliśmy wcześniej. Ale jakaś być może jaskinia wodna. O! To trochę jak sowa wygląda, co? Jakiś ptak. Może jest to jakiś straszak. Jakieś małe stworzonka. Wow. To jest inwazja. Istna inwazja. Jeszcze jakiś tunel będą tam wiercić. O nie. O nie. Coś nowego. O kurde. No dobra, rysuje się tu już powoli jakaś historia. Mamy planetę, piękną planetę, bardzo biologiczną planetę. I mamy też inwazję, która ma na celu zniszczyć, nie wiem, czy tę cywilizację, czy planetę, czy te stworzenia. W jakimś celu ewidentnie. Ale co robi nasz astronauta w tym miejscu, to jest cały czas zagadką. Zobaczcie, to nie są bluszcze, to są kości. To są kostki jakichś stworzeń, jakichś małych stworzonek. Ale w tym świetle wcześniej, co było w tej jaskini, to trochę jak bluszcz wyglądało. Znaczy dla mnie, być może ktoś z was zauważył tu kości od samego początku. Ale dopiero teraz widzę, że to są takie... takie wisiorki kostne? Z bardzo małych czaszek. Ale ktoś te wisiorki kostne przecież musi układać, czyż nie? O nie! O nie, bardzo nie, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. I znowu bym zginął przez swoją głupotę. Na pałę cały czas biegnę. Nie jest to konieczne.
tak. Okej. Ej, jeszcze raz. Jak tu przejść? Może jakoś muszę wykorzystać te grzybki? Albo górą ewentualnie... O, zobaczcie, tu mogę iść na górę jeszcze. Może jakąś górą trzeba przejść po prostu. Tutaj na przykład? A no, to w miarę sensownie wygląda. Jakaś ścieżka, której wcześniej chyba nie zauważyłem po prostu. A to jest fajne, to jest spoko, że metodą prób i błędów można spokojnie poszukać. Oczywiście najczęściej ginąc. I tu mamy wielką kość tym razem. Dopiero ginąc można dostrzec, że mamy tutaj też inne ścieżki. Drogi do odkrycia. W ogóle teraz jakieś osiągnięcie odblokowałem. Bone Appetite na Steamie. Wow! Oż kurde. Wow. Nieźle. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że muszę po prostu skoczyć w te krzaki. Z drugiej strony tych robotów. A tymczasem wszystkie zabiłem. A właściwie to zniszczyłem. Tak na małe kawałeczki. Ok, na tym drzewie jest jakiś znak. A skoro jest znak, to muszę go ewidentnie... Ten pionek... Tę gałązkę przesunąć gdzieś. Chyba właśnie w tę stronę. Zobaczcie, tam jest jakiś grzyb. Wydaje mi się, że stąd doskoczę raczej już. I znowu na razie jesteśmy bezpieczni. Bardzo bezpieczni. Zobaczcie w ogóle, co tam lata. Tam, zobaczcie, tam na samej górze, w tle. Taki sam cień był wcześniej widoczny na początku gry. I mam coraz, niestety, coraz bardziej wrażenie, że ten widok tej pustyni to jest to, w jaki sposób skończy się ta gra, ta historia. Jaki będzie stan tej planety po zakończeniu tej inwazji. Mogę teraz zmienić godzinę. I bardzo coś czuję, że chcę, żeby te krzaki tu rosły mimo wszystko. Zatem czekajcie, ja cofnę czas troszeczkę. I niech tak zostanie. Idź sobie. Tak, idź tam na spacer, do widzenia. Teraz powolutku do kolejnego krzaczka. Zobaczcie, to był dobry pomysł, żeby te... Uż, cholera jasna. To był dobry pomysł, żeby te krzaki jakby podnieść cyklem dnia i nocy. Tylko ciekawe, dlaczego nasz astronauta może wpływać na to wszystko. Ja poczekam sobie jeszcze raz, aż on spojrzy w drugą stronę, tam w głąb tej łąki. Czyli teraz. Ups, 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 ups. Ponownie mam tutaj wielkie grzyby, wielkie krzaki, wielkie pąki, wielki kościec, szkielet, ogromny wręcz. Może to jest szkielet tego zwierzęcia, które wcześniej widzieliśmy. To była taka trochę... taka żyrafa, że tak powiem. Ja coś czułem, żeby te pąki schować tym razem. Nie wiem, może to był zły pomysł, ale jak się w nich schowam, to teoretycznie powinno być bezpieczne. Pytanie, na ile bezpieczne? Jak tu przejść? Może jakoś trzeba go skusić znowu gdzieś. Okej, poszedł tam. Ups.
Moi drodzy, w końcu metodą prób i błędów udało mi się przejść przez te dwa roboty. I wcale nie chodziło o to, żeby te pąki zasłonić poprzez cykl nocny i dzienny. Wystarczyło tylko po prostu przeskoczyć ten promień tego trójnoga. No ale żeby nie skłamać, zajęło mi to z 15 minut, także możemy teraz się pośmiać z Balali, jakie trudne są dla niego gry platformowe. No nic, po tej męczarni pora w końcu iść dalej. Wow, to są jakieś wielkie drzewa. Ogromne wręcz drzewa. A tam jeszcze w głębi był jakiś obelisk, albo jakiś, jakaś budowla, coś w tym stylu, po czym teraz wchodzę. Tylko że w wersji jakby niezniszczonej. Cały czas mnie ciekawi, co się stało z tą cywilizacją, która zbudowała te wszystkie konstrukcje, te wszystkie posągi, te wszystkie łuki i inne budowle. Czy na przykład to między innymi. Dobra, tutaj jest kolejna łamigłówka. Jak teraz to rozwikłać? Dajcie mi chwilkę. Ja zaraz to rozwiążę spokojnie. Obawiam się, że muszę teraz trafić jakoś w tę dziurę. Być może jakąś planetą? Tak, spójrzcie, na górze mamy jakby trzy symbole i teraz wstawiłem ten środkowy. Czy jakiś inny się tu jeszcze pokaże? Chyba nie. Więc okej, teraz te dwa złapałem. I proszę, rozwiązane. Trzeba było nałożyć jakby cykl planetarny, astronomiczny. Oż kurde! Tak, trzeba było nałożyć układ planet w tym okręgu. I ponownie mamy ten obraz tej planety, na której jesteśmy. Na górze mam cały czas tę ikonkę domku. Znaczy dla mnie to jest ikonka domku. Jakiś symbol, który przedstawia dom zapewne. Oraz drogę, która prowadzi do Słońca, co ciekawe. Wcześniej ten glob się zarumienił na soczysty pomarańczowy odcień. I ciekawe, czy podobnie będzie miało teraz to miejsce teraz. Chyba nie. Być może po prostu muszę iść dalej. Tak mi się wydaje? No dobrze, chodźmy dalej. To teraz przesunąć? Tutaj na przykład? No, chyba tak. Chyba o to chodziło. Kurczę, mimo tego, że to co mówiłem wcześniej w tej jaskini, to środowisko jest cały czas dosyć podobne do siebie, mimo że widzimy kolejne etapy tej rozgrywki, to gra świateł, cieni, tych kolorów, tych obiektów wielkich, tych roślin buduje niesamowity klimat i sprawia, że ta gra się w ogóle wizualnie nie nudzi, co może być obecne w innych tego typu grach. Na przykład, mimo że Limbo jest ciekawą grą, bardzo dobrą, to ten klimat bieli i czerni, który został potem wręcz zgwałcony przez innych deweloperów w swoich grach, sprawia, że konwencja tych takich platformowych gier w odcieniach szarości trochę się przejadł. Tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację. Jest aż przesyt tych kolorów. Dobra, Badata, gadasz cały czas, ale jak teraz wtoczyć to coś na górę? Czekajcie, tam jest... A tam coś jeszcze jest na górze, zobaczcie. Czy co? Może zróbmy to inaczej. Ja tam może... Muszę jakoś tam wskoczyć ewidentnie. Być może znowu muszę wyjść tutaj jakoś. A może nie? Ja może po prostu przetoczę ten głaz w drugą stronę. W tamtą. I postaram się jakoś doskoczyć tutaj na górę, na te korzenie. I zrzucić wtedy to coś takiego poziomego.
ten klocek na dół. Doskoczę teraz tutaj? Chyba nie doskoczę. Być może... Aj! Strulało się. Być może będę musiał to jakoś przesunąć jeszcze dodatkowo. A, już chyba wiem. Ja to wsunę tutaj pod górkę i tym drugim głazem, tym takim bardziej kwadratowym, podsunę tego klocka jeszcze wyżej. Po prostu przepcham jednego przez drugi. I taki bolec powstanie wtedy. Fajne jest to, że cały czas w tej grze jest obecny cykl dnia i nocy. Co sprawia, że mimo że staracie się po raz któryś kolejny rozwiązać daną łamigłówkę, zobaczcie, to chyba działa. To fajnie, to bardzo rozmaica to wszystko. Jest taka uczta dla oczu, bym powiedział. No i znowu te roboty. Jest ich tutaj wyjątkowo dużo. Bardzo dużo. Czy ja mogę jakoś górą przejść? Obawiam się, że chyba nie. No nic, pozostaje po prostu wskoczyć w te robocicha. Oj, to było głupie. To było bardzo głupie. Wow, 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 wow. No nie, balala, kombinuj dalej. Coś tu jest nie tak. Coś robisz źle, tylko pytanie, co znowu? Oż kurde! Wow, to był przypadek! Nie chciałem tego robić, ale wyszło fenomenalnie. Surfing! Ale super! Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś surfowałem. Tak, wiecie, na wodzie. Fajna sprawa, polecam. To było super. Nie, tym razem się nie zabiję, że balala, skacząc z wysokości. Powolutku, do dołu, no to skoczę sobie tutaj. Wejdę po tych gałęziach, ale tutaj chyba nic niestety nie znajdę. Dlatego wracam znowu na bluszcz, na pnącze. I tutaj jest znowu jakiś obelisk z cyklem dnia i nocy. Wow! Okej. Jak teraz to ustawić? Tak będzie chyba zbyt wysoko. Może jakoś... No dobra, spróbuję. Może się nie zabiję, skacząc z tej wysokości. Uff, trafiłem. Całe szczęście. A, to było jeszcze prostsze niż myślałem. Wow, 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 wow. Nie, uważaj, uważaj, uważaj.
troszkę wygląda jak jakaś taka świątynia. Zobaczcie, te świecące, te guziki, te panele, chyba raczej nie są to przypadkiem. Okej, muszę zapomnieć, że to można ewentualnie przesunąć. Ale sprawdźmy sobie jeszcze, co jest w tym pomieszczeniu. Jest tu posąg. Wielki złoty posąg, znowu chyba jakieś kobiety. A tam jakieś UFO. Tak, duże UFO. Wow, zabijesz mnie? Aj, 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 aj. Dobra, ty, ja już chyba wiem, co musimy zrobić. Zrej gros, patałacho. Nie o to chodziło. Tutaj? Nie, chciałem wskoczyć na to pnącze i wyjść na górę, kurczę. Na to wielkie zielone coś chciałem wskoczyć. Ale chwila, moment, bo ten odłamek już się tutaj zachował. A co się stało z tymi szczypcami? Zaraz się okaże, że bardziej się opłaca w tej grze ginąć, niż... Nie, jednak nie. Miałem powiedzieć, że bardziej się opłaca w tej grze ginąć, niż iść dalej. Jeszcze raz, może wystarczy jakoś stępić te szczypce. Tylko nie mogę dalej tego przepchnąć. Coś tu było jeszcze wcześniej? Nie. Balala myśl, to przecież to są... To są jakieś pnącza. Dobra, czekajcie, ja cofnę teraz tego głaza tutaj z powrotem. Może jednak trzeba przejść jakąś górą. Patrz, jaki moonwalk. Okej, to ma sens. Ten plan wydaje się całkiem dobry. Zaraz się przekonamy, czy się sprawdzi. Tu na górze nie byłem. Okej. O, cholera jasna! Dawaj, szybciej. Wow! Nie spadaj! Oż kurde. Mów, przeżyłem na całe szczęście. To nie było zamierzone, ja w tej grze robię mnóstwo rzeczy całkiem przypadkiem, nie wiem, czy zauważyliście. Najczęściej przez to ginę. Niestety przez to najczęściej właśnie ginę. Dobra, teraz... Wow! Aj! No to jeszcze raz. O kurde, widzę, że każda sekunda ma tutaj znaczenie. Dosłownie sekunda. Ciekawe, czy jest osoba, która by to za pierwszym razem przeszła. Coś czuję, że nie ma takiej osoby. Na pewno tutaj nie będę to ja. Daj mi spokój, jestem tylko małym astronautą, a ty jesteś wielkim potworem, który chce mnie zjeść, nie wiem dlaczego. Nowe osiągnięcie na Steamie, Those in Need, czyli ci w potrzebie. Wow, coś tutaj źle robię znowu. Okej, ja to przeskoczę sobie najpierw. Czy coś tu jest? W dole? W górze? Jakaś śmierć za rogiem? Okej, ja zaryzykuję i skoczę na dół, zobaczymy, co się stanie. No właśnie. A może ja po prostu źle idę? Może muszę iść tędy?
No nie, stąd przyszedłem. Wow. Czy co, muszę iść na dół? Tak myślicie? Okej. Okej. Spoko. Zobaczcie, to osiągnięcie troszkę mi z tropu zbiło. Ja byłem przekonany, że muszę coś zrobić z tym posągiem. A wystarczyło, że tam wszedłem i to w sumie tylko służyło temu, żeby odblokować sobie osiągnięcie. Nie, 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 nie! Balala, co ty wyprawiasz? Wow, 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 wow. Cofnij się. Dobra, muszę tam doskoczyć. Zatem 3, 2, 1! Aj! Wyszło. Tam ktoś leży, jakiś astronauta, kurczę. O nie. Co ja teraz zrobić? Czekać tutaj? Sekundkę, no bo tak. Jak zejdę na dół... Zobaczmy, co się teraz dzieje na dole. Dzieje się bardzo nieciekawie, ewidentnie. Coś z tym klocem muszę zrobić, tylko nie mam tego pojęcia co, żeby być może znowu jakoś przyblokować to, te szczypce. A może inaczej, może po prostu przesunę tego klocka i wskoczę tutaj. Nie, to był zły pomysł. A może jednak dobre? Okej. Troszkę gra znowu mnie zwiodła, co mam zrobić. Ja byłem przekonany, że muszę coś z tym klocem zrobić. A wystarczyło jakby zrzucić tego drugiego astronautę, żeby wykonać progres w tym wszystkim. No nic, takie trochę to było nieprzewidywalne, szczerze mówiąc. Uuu.